wzięliśmy ją z tego szpitala. Lekarz był nawet zaskoczony, mówi, żeby się dobrze zastanowić, że on daje nam jeszcze parę dni na zastanowienie się. Więc wróciliśmy do domu i dziękowaliśmy Bogu, bo mieliśmy świadomość tego, że Bóg do naszych serc mówi, że tak ma być, a nie inaczej. Kochani, po tym zdarzeniu lekarz, gdy usłyszał, że ona miała mieć endoprotezę, powiedział, proszę Państwa, gdyby ona miała endoprotezę, ona by nie żyła. Ona by nie miała żadnych najmniejszych szans przeżycia, gdyby ona miała endoprotezę. To, że jest cud, mówi, że ona nie miała tej endoprotezy, to ona dzięki temu przeżyła. I wiedzieliśmy wtedy, że te Boże głosy, które żeśmy słyszeli, te Boże mówienie do nas, do Gosi, do mnie, to nie było tak sobie, to nie był wymysł naszej wyobraźni, naszego umysłu, prawda, tylko to był Boży głos. Dlatego też wsłuchujmy się w to, co Bóg do nas mówi. On nie mówi w taki sposób, jak nam się wydaje. Często to jest nasz dialog wewnętrzny z samych sobą. Ja to przeżywałem nieraz, gdy sam sobą dyskutowałem, a tak naprawdę to Bóg ze mną dyskutował. Pamiętam kiedyś, to nawet nie wiedziałem, o co chodzi jeszcze. No ale takie doświadczenia przeżywaliśmy. Ale też Biblia mówi o jednej ważnej rzeczy, żebyśmy badali duchy. Czy to naprawdę jest głos Boży? Bo częstokroć, gdy coś jest po naszej myśli, to wydaje nam się, że o, Bóg tak chce, ale tak naprawdę często jesteśmy zwiedzeni. Jest nasze rozczarowanie potem i jest smutek, żal i żal przede wszystkim do Boga, a o to przeciwnikowi Bożemu chodzi, prawda? Dlatego dobrze się jest modlić, bardzo dobrze. Biblia mówi o tym, byśmy bez przerwy się modlili. I pamiętam, gdy pierwszy raz przeczytałem Słowo Boże, które mówiło o tym, że mam się bez przerwy modlić, to powiedziałem, to jest niemożliwe. No to się nie da, no jak to mówię, bez przerwy się modli, no to jest przecież, to nie jest realne, mówię, w życiu. Ani pewnego dnia przekonałem się, że jest to realne, bo ja nie wiedziałem, o co tu chodzi z tą modlitwą. Ale wiem dzisiaj, że rozmyślanie o Bogu, śpiewanie dla Boga, modlenie się w sensie dosłownym, czytanie Słowa Bożego, to jest modlitwa. Amen, dokładnie. Modlitwa w naszym pojęciu, ja nie miałem takiego poznania, wydawało mi się, że modlitwa to złożyć ręce i się modlić. A to nie o to chodzi. Społeczność z Panem Jezusem jest modlitwą dla Pana Boga. I gdy mamy tą potrzebę, gdy w naszym sercu jest ten Boży Duch, który pobudza nam tą potrzebę, to wcale nie jest trudno mieć cały czas społeczność z Panem Jezusem, a przez to modlić się. I to dla mnie było, miałem olbrzymią radość i to odkryłem, powiem Wam, tą prawdę. Także naprawdę Bóg się troszczy o nas, Bóg wie co dobre i ja mógłbym wiele takich świadectw ze swojego życia przytaczać, bo naprawdę jest to wszystko dla Bożej chwały. Ale myślę, że wszyscy ci, co przeżyli coś z Jezusem, mają świadomość tego, mają również takie świadectwa. Ale wiecie co? Ja, brat Zbysiu tutaj stanął z boku, Zbyszek, żeby naszego ducha jeszcze podbudzić, by nam zagrał jakąś fajną piosenkę. Boże, Duch napełnia mnie, jak Dawid śpiewać chcę. Jak Dawid śpiewać chcę. Jak Dawid śpiewać chcę. Ty, Boże, Duch napełnia mnie, jak Dawid śpiewać chcę. Ty, Boże, Duch napełnia mnie. I tam jeszcze można by dokładać. No.
diabła moc. Troski przeminą.